jestem odwołany z powodów takich, że prowadzę działalność leczniczą na Łukasiewicza 23 w spółce Majcher-Olejny, której to mi działalności jako konkurencyjnej w stosunku do SP ZOZ zabrania mój kontrakt menedżerski. Otóż oświadczam, że pierwsza rzecz, spółka Majcher-Olejny, która tam wynajmuje pomieszczenia i prowadzi działalność, nie jest spółką Majcher-Olejny w pojęciu Anatol Majcher, tylko jest to osoba zupełnie inna pod tym samym nazwiskiem. Druga rzecz, konkretnie jest to moja żona, czyli nie naruszam ustawy o tym, że nie mogę prowadzić takiej działalności. Druga rzecz, to jest chyba najważniejsze, to jest to, że spółka Majcher-Olejny, która tam prowadzi działalność, o którym jestem zatrudniony jako lekarz, a na to kontrakt mi pozwala, podpisanej zresztą przez pana starostę, nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SP ZOZ. Są to prywatne działania, na które mi kontrakt pozwala. I drugi powód odwołania to jest konflikt z panem starostą Widlakiem, gdzie również oświadczam, że od dnia 18 grudnia nie rozmawiałem z panem starostą ani na moją prośbę, ani on ze mną na jego prośbę. W związku z tym żadnego konfliktu nie ma. Jedyną rzeczą, która jest, to jest to, że wypowiedziałem się publicznie o tym, że uważam, że lepiej by było, gdyby starostą z różnych przyczyn, przede wszystkim ważnych dla mnie jako dla dyrektora ZOZ-u i dla obywatela tego powiatu, byłoby lepiej, gdyby takim starostą była pani Małgorzata Tuder, ale to nie znaczy, że jestem konfliktem z panem starostą. Takiego konfliktu ja nie znam. Natomiast prawda jest taka, że w świetle tych taśm, które wyplenęły, które nagrane zostały rozmowy pana Gładysza z jednym z byłych pracowników ZOZ-u, to wszystko, co dzisiaj się podziało, jest jakby odpowiedzią, czy czymś, co zostało zawarte swego czasu w taśmach, gdzie pan Gładysz wyraźnie mówi, że tak mają postąpić, mimo że wiedzą, że to jest bezprawne. Ja otrzymałem decyzję pana starosty i podpisaną przez niego i przez pana Gładysza. Uważam, że to jest decyzja bezprawna, ponieważ może mnie odwołać zarzut w sytuacji, gdzie ma kworum, a tutaj kworum nie było, zresztą są tylko dwa podpisy pana starosty i pana Gładysza i uważam, że to jest robienie dzisiaj w trybie takim, a nie innym po to, że jutro miała się odbyć sesja Rady Powiatu, w którym miał być ten problem tak zwanej w cudzysłowie afery taśmowej rozpatrywanej na zamknięte posiedzenie. Zresztą zostaną zaproszony na posiedzenie jutrzejszej sesji Rady Powiatu. To tyle, co mam do powiedzenia w tej kwestii. Panie dyrektorze, kto teraz pełni obowiązki dyrektora szpitala? Tego nie wiem. Wiem tylko z telefonu jednego z moich pracowników. Formalnie ja, ponieważ mam tylko pismo, które moim zdaniem jest bezprawne. Jeszcze oczywiście porozmawiam z prawnikiem, jak do niego się ustosunkować. Natomiast wiem od jednego z moich pracowników, zresztą którego nazwisko też jest na tych taśmach, że dzisiaj on otrzymał telefon o tym, że ma się zgłosić pilnie do starostwa i przyjąć obowiązki dyrektora SP ZOZ. Jeśli się nie zgodzi, to zostanie powołanej, jeśli on się nie zgodzi, to zostanie powołany pan Szymański i co on ma zrobić, tak nie zapytam. Odpowiedź miała, że to jest jego decyzja, prawda? Z tego co wiem, to ma zamiar, czy miał zamiar, nie wiem czy to uczynił, pojechać do starostwa, ewentualnie to przyjąć z zaznaczeniem, że to jest bezprawne. Również sprawa się już rozniosła, z tego co wiem, związki zawodowe również zajmują tej kwestii stanowisko. I to tyle, co wiem na dany moment. Jestem po rozmowie z prawnikiem, który zajmuje się sprawami samorządowymi, który też mówi, że to jest decyzja bezprawna. I jeżeli decyzja jest bezprawna, czyli pan ją kwestionuje, czy grozi nam sytuacja taka, że jednocześnie dyrektorem będzie Anatol Majcher i dr Mazur, który teraz właśnie jest w starostwie? Nie wiem dokładnie, jak to będzie. Jeszcze raz mówię, porozmawiam z prawnikiem ZOZ-u, gdyż on dla mnie jest wyrocznym tej kwestii, a nie ta opinia prawna, którą usłyszałem jako opinię obcą.